Piersi kurczaka kroimy wzdłuż na płaski o szerokości około 3 cm. Robimy marynatę. Miód, pikantny sos słodko-kwaśny chili, sos sojowy, troszkę warzywka, 3-4 łyżki oleju. Wszystko rozrabiamy. Tak powstałą marynatą zalewamy mięso. Mieszamy. I odstawiamy do lodówki na jakieś 2 godziny. Zamarynowane mięsko nabijamy na patyki od szaszłyków. Pozostałą marynatę zostawiamy do podlania warzyw. Kebabiki wrzucamy na rozgrzany głęboki tłuszcz i obsmażamy z dwóch stron. Na drugiej patelni, także na rozgrzany tłuszcz, wrzucamy pokrojone wcześniej warzywa, marchewkę, szalotkę i pieczarki i smażymy na ostrym ogniu, mieszając jakieś 5 minut. Na podsmażone warzywa dolewamy około połowy marynaty pozostałej z mięsa. Dodajemy kiełki sojowe, ewentualnie solimy i dodajemy pieprzu i podduszamy jeszcze około następnych 5 minut. Tak przysmażone mięsko zdejmujemy z patelni i od razu rzucamy następne. Na talerzu nakładamy szeroko warzywa. Na środku układamy kopkę ryżu. Mięsko obsypujemy sezamem i układamy w stożek na ryżu. I będziemy mogli podawać. I gotowe!